Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro na aurę w naszym kraju wpływał będzie front chłodny związany z głębokim ośrodkiem niskiego ciśnienia znad Łotwy i Estonii. Pogoda zatem będzie zmienna, pojawiać się będą przejaśnienia, potem znów chmury i opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Miejscami występować będą też burze. Wiatr nadal będzie silny i porywisty, a na termometrach zobaczymy od 2 stopni w Suwałkach do 5 w Szczecinie. A teraz już Dolny Śląsk. Spójrzmy, co u nas. Przed nami niespokojna noc. Na Dolnym Śląsku spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, a w górach i na przedgórzu śniegu. Do tego przygotujmy się na uderzenie wichury z porywami wiatru do 100 km na godzinę, a w górach nawet do 150. Temperatura w nocy na poziomie od minus 1 do plus 1 stopnia. Jutro pogoda zmienna. Od rana do południa więcej chmur, trochę słońca i wszędzie przelotne opady mieszane. W trakcie dnia nic w pogodzie się nie zmieni, nadal będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W przerwach trochę przejaśnień, do tego porywisty wiatr obniżający temperaturę odczuwalną, a na termometrach od 0 w Kłodzku do 4 stopni we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie jutro będzie rosło i wyniesie 995 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i silny, chwilami porywisty do 60 km na godzinę, a w górach do 100. Biomet niekorzystny i złe warunki drogowe. O pogodzie to wszystko. Miłego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.